Dlaczego naród upada? Bardzo prosta odpowiedź znajduje się w 14. wersecie 11. rozdziału księgi Przypowieści Salomona. To jest król, wielki władca polityczny, najmądrzejszy z ludzi na ziemi. Najmądrzejszy z ludzi mówi tak: Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Tu tłumacze niektórzy się różnią, gdzie nie ma dobrej rady czy, czy dobrej decyzji, dobrego wskazania, tak można by to pokazać, no ale to rząd, kierownictwo zajmuje się tym wskazaniem. Oczywiście można by zadać pytanie, no ale dlaczego mamy zły rząd? No, to jest inne pytanie i też często na nie odpowiadam. Dobry rząd jest dowodem Bożego błogosławieństwa. Boże błogosławieństwo naród zyskuje, kiedy zbliża się do Boga. Ale wróćmy do tego rządu, do tego rady czy kierunku, w którym naród zmierza pod wodzą jakiegoś tam przywódcy czy rządu. Jeśli to nie jest właściwe przywództwo, to zemści się na całym narodzie. To nie tylko jakiś rząd, dlatego chrześcijanie modlą się o swój rząd, nie? krytykują go, dążą do zmiany złego rządu, ale też modlą się o nawrócenie złego rządu i to też Wam zalecam. Pamiętajcie jednak, że zły rząd odbije się na naszym losie. To nie tak, że my sobie zbudujemy, a u nas we wsi spokojnie żaden rząd tu z Warszawy nie dochodzi. Dojdzie. Dojdzie. Dlatego, jeśli nie będziesz miał troski o dobry rząd, a jak uzyskać dobry rząd, to już mówiłem wcześniej, to będą spadały na ciebie baty. Nie tylko naród gdzieś upadnie, to ty i ja upadniemy. Warto sobie to wziąć do serca.